Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj znowu do Was, a przychodzę z samochodu. I tak sobie siedząc tutaj, zanim weszłam do Was live. Ci z Was, którzy nagrywacie live, wiecie, że jest odliczanie 3, 2, 1 i wtedy już jest wejście live, wejście na żywo. I kiedy widzę zawsze to odliczanie, myślę sobie, dobra, już teraz nie ma odwrotu, już się nie wycofam. Oczywiście jest możliwość zawsze wycofania, bo przecież zawsze można ten live skasować, ale zdecydowałam się do Was przyjść dzisiaj znowu, ponownie. Mimo, że siedzę w samochodzie, jestem tuż przed wejściem do siłowni, w której od czasu do czasu korzystam jako tak zwanego biura, mojego biura, żeby trochę zmienić środowisko, nie tylko w domu pracować, ale też w miejscu, gdzie w siłowni jest taki biznesowa sala i tam można sobie spokojnie popracować. Więc zanim tam wejdę, to chcę się z wami czymś podzielić. Jest to tak ważny temat, jest to tak kluczowa rzecz, że zdecydowałam, że nie będę czekać na super ekstra właściwy czas, bo to też często się tak dzieje, że gdzieś tam w głowie mi się kręci takie przekonanie, że przyjdzie właściwy czas, wszystko będzie poukładane, wtedy do Was przyjdę i Wam o tym opowiem. Nie, dzisiaj muszę o tym opowiedzieć koniecznie, ponieważ to jest bardzo ważne. Rzeczy się zmieniają, rzeczy pędzą, świat pędzi do przodu, życie pędzi do przodu, a my wciąż bardzo mocno tkwimy w takich pewnych specyficznych paradygmatach, w takim bardzo mocnym autosabotażu i wiele osób zupełnie nie rozpoznaje tego. Albo rozpoznają to z dużym opóźnieniem. Ja do tych osób również należałam. I u mnie się to ciągnęło chyba 2 lata, zanim się w ogóle zorientowałam, o co w tym chodzi. Więc zdecydowałam, że do Was przyjdę i Wam trochę o tym opowiem, bo być może ktoś z Was jest w takim miejscu. Przywitam się z Wami. Widzę Olę, która mnie ogląda. Cześć Olu, witaj Marcinie. Witaj Agato. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani wszyscy, którzy dzisiaj jesteście tutaj ze mną. Cieszę się, że jesteście, ponieważ ten live może bardzo dużo zmienić w waszym życiu. Zapraszam was do tego, żebyście go poszerowali dalej, udostępnili dalej. Dla mnie to, czym się dzisiaj chcę z wami podzielić, zrobiło ogromne wow i otworzyło oczy i pozwoliło sięgnąć jeszcze głębiej i głębiej i głębiej, odkrywając kolejne warstwy, a każda kolejna warstwa, którą odkrywałam i która wypływała, sprawiało, że zapierało dech w moich piersiach. Dlaczego? Ponieważ kiedy zaczynamy mieć świadomość mechanizmów, które nami kierują w życiu, zaczynamy przejmować kontrolę nad tym życiem. Jesteśmy w stanie wtedy wiele rzeczy zmienić. Ogrom rzeczy zmienić. Oczywiście od nas tylko zależy, od naszej decyzji, czy to, co zostaje nam uświadomione, przełoży się na nasze działanie, czy też może zostanie w naszej głowie, w naszym myśleniu, w naszej świadomości, w naszym wiedzeniu i pozostanie tam i nic z tym nie zrobimy. Każdy z nas ma swoje życie. Ty masz swoje życie, ja mam swoje życie i każde to życie kreuje po swojemu. Tylko i wyłącznie od nas zależy. Czy będziemy kontynuować pewien wzorzec rodzinny, czy też zrobimy coś zupełnie inaczej? Jakże wiele osób z danego klanu, z danego rodu, jakże niewiele osób osiąga coś fenomenalnego w relacji do całej reszty. Maleńka garstka, czasem jest to jedna osoba, a czasem nikt. I to się ciągnie i ciągnie. O czym chcę dzisiaj Wam opowiedzieć? Chcę Wam opowiedzieć o rzeczy, z którą często stykają się moi klienci, ale z którą też ja się zetknęłam. I jest to cudowne, wspaniałe, małe pytanie, troskliwe pytanie, które pojawia się w naszej głowie. Takie troskliwe pytanie naszego umysłu, takie troskliwe pytanie wewnętrznego głosu. I to troskliwe pytanie brzmi: a co jeśli nie będę mieć pieniędzy, żeby zapłacić za sesję? A co jeśli mi zabraknie pieniędzy, żeby zapłacić za sesję? A co, Sylwia, jeżeli wykupię kilka sesji u ciebie i nie będę mieć na więcej? Czy to ma w ogóle sens, żeby zaczynać taką pracę? Może lepiej poczekam. Poczekam, aż zgromadzę te pieniądze, poczekam, aż przyjdą lepsze czasy, poczekam, aż pojawi się więcej pieniędzy, żebym miała na x miesięcy. I wtedy to zacznę.
I tu przypomina mi się pewna rzecz. Być może mieliście z tym do czynienia, być może się zetknęliście z czymś takim. Swego czasu miałam bardzo bliską przyjaciółkę i była ona w dość toksycznym związku. Ta relacja była dla niej tak toksyczna, że kompletnie wysysała z niej wszystkie soki. Oczywiście ta relacja była przełożeniem na całe jej życie, na to, ile zarabiała pieniędzy, na to, jak wyglądała, ponieważ jej ciało bardzo mocno zaczęło tyć. Jest to naturalna reakcja ciała, kiedy kobieta jest w relacji z mężczyzną i ten mężczyzna jest toksyczny. To jest to naturalna reakcja ciała, gdzie ciało chce się ochronić, chce się stać nieatrakcyjne dla mężczyzny. I ona była wypruta wręcz z tej energii. Ona, jak patrzyłam na nią, to widziałam, jak ona więdła z dnia na dzień. I pewnego dnia rozpoczęła pracę ze sobą, rozpoczęła sesje terapeutyczne, i pamiętam, bardzo dobrze pamiętam taki moment, kiedy była na krawędzi. Ja to nazywam takim zbliżeniem się do cienkiej czerwonej linii albo grubej czerwonej kreski. I to był bardzo ważny moment jej decyzji. Co dalej? Moment, w którym zatrzymała się na tej krawędzi. I powiedziała do mnie: wiesz co, ja zrozumiałam, że z tym człowiekiem ja już być nie mogę, bo on mnie kompletnie wykańcza. Ja powinnam odejść, ja wiem, że powinnam odejść. Ja teraz bardzo mocno czuję, że powinnam rozstać się z nim i zacząć zupełnie sama żyć. Ale, małe słówko ale, które wszystko zmienia. Ale nie mam teraz na to pieniędzy. A więc najpierw zbiorę pieniądze, a potem się z nim rozstanę. Wiecie, ile lat temu to było? 7 lat temu. Ona do tej pory jest z tym człowiekiem. Jej życie leci w dół cały czas, z każdym kolejnym rokiem. Miała ogromne, ambitne plany, miała ogromne, ogromne możliwości. I to wszystko legło w gruzach. Kompletnie. Totalnie. I ja przyglądam się temu, co się dzieje w jej życiu. Nie jesteśmy już ze sobą blisko, ale przyglądam się temu, co się dzieje w jej życiu i przyglądam się temu, co się dzieje również w życiu jej dzieci. Jak bardzo pewne rzeczy są powielane pokoleniowo. I teraz dzisiaj do ciebie przychodzę. Dzień dobry, Wojtku. Dzisiaj do ciebie przychodzę z tym małym, maleńkim pytaniem, jeżeli ktokolwiek z was kiedykolwiek miał z tym pytaniem do czynienia, jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się nad rozpoczęciem pracy z kimś, żeby ktoś was poprowadził w coachingu, w mentoringu, w terapii, jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się nad wzięciem udziału w jakimś warsztacie i nie mieliście pełnej kwoty, żeby zapłacić za ten warsztat, tylko mieliście część, to pytanie, które się pojawiało: a co jeśli mi zabraknie pieniędzy? A co jeśli nie będę mieć pieniędzy na resztę? Tak naprawdę tematem do rozważania nie jest to, kiedy nie będziesz mieć tych pieniędzy, bo zapewne ty dobrze wiesz, jak to jest nie mieć pieniędzy. Za to pytaniem, które warto sobie zadać, jest: a co jeśli będziesz mieć pieniądze na resztę? Co się wtedy stanie? I chcę wam opowiedzieć, że pierwszy raz, kiedy zadałam sobie to pytanie, ono mnie kompletnie rozłożyło, bo przez wiele czasu, przez ogrom tak naprawdę miesięcy, moje myślenie było takie: muszę mieć całość, muszę mieć gwarancję, żeby zapłacić za dane rzeczy, dopiero wejdę wtedy w dany proces, dopiero wtedy podejmę współpracę. I okej, chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że namawiam kogokolwiek, żeby szedł na ogień, zapłacił część, a potem się martwił, że nie ma tych pieniędzy na resztę. Nie. Tak naprawdę namawiam was do tego, żebyście zadali sobie tylko dwa pytania, które was nic nie kosztują. Pierwsze pytanie, które zapewne ci się pojawia w głowie, jest to pytanie: a co jeśli nie będę mieć pieniędzy na całość? I to jest pytanie, które twój umysł podsuwa i on podsuwa je nie bez powodu. Bo to od razu ze sobą pociąga pewne konsekwencje i pewne twoje działania. Ja wczoraj o tym mówiłam, że to nie jest tak, że kiedy coś ci wpada do głowy,
To pozostaje w Twojej głowie. Myśl, która wpada do Twojej głowy, zaczyna tworzyć pewien obraz i pewne wyobrażenie. Opowiadałam o tym wczoraj na live. A potem to wyobrażenie, ten obraz, jeżeli jest wystarczająco mocny emocjonalnie, przekłada się na Twoje działanie. Jeśli tylko na to pozwolisz. I są rzeczy, które Cię wspierają, ale są takie rzeczy, które Cię kompletnie blokują w rozwoju i w zmianach w Twoim życiu. Co by się stało, gdybyś zadał sobie pytanie to drugie, a co jeśli będę mieć pieniądze? A co jeśli będę mieć pieniądze na te sesje? A co jeśli będę mieć pieniądze na opłacenie reszty? Co wtedy? To, co do mnie przyszło, to, co mną najbardziej wstrząsnęło, a co było dla mnie bardzo trudne do przyjęcia, to fakt, że gdybym miała te pieniądze, gdyby się okazało, że one się pojawią, to płacąc za tę sesję, czy płacąc za mentoring, moje życie się całkowicie zmieni. Ale co to znaczy, że ono się zmieni? To nie chodzi o to, że będzie lepsze, że będzie mi się fajniej żyło. Chodzi o to, czego ja się boję, jakiej zmiany ja się boję. I ludzie, którzy ze mną pracują na sesjach, od czasu do czasu stają w takim miejscu, gdzie zadaję im pytanie, czy są gotowi na zmianę, która ma się zadziać w ich życiu. Ponieważ zmiana, która dzieje się, kiedy my pracujemy z uzdrawianiem matczynej rany, z uzdrawianiem ojcowskiej rany, z różnego rodzaju traumami, to nie jest zmiana, która dzieje się tylko i wyłącznie na tym, na poziomie tego, że ty się będziesz lepiej czuć, że twoje emocje będą w innym miejscu, że będziesz się czuć dobrze ze sobą, że będziesz siebie kochać. Ta zmiana dzieje się wszędzie. Ta zmiana sprawia, że tak naprawdę zmienia się wszystko w twoim życiu. Zmieniają się twoje relacje z bliskimi, bo już na pewne rzeczy nie wyrażasz zgody. I czy ty jesteś na to gotowy? Czy jesteś gotowy na to, żeby przeciąć pępowinę ze swoją mamą? Czy jesteś gotowa na to, żeby odciąć się od chorej lojalności, która nie pozwala ci na to, by osiągać sukces w swoim życiu? Ja nie mówię o sukcesie finansowym albo o sukcesie w relacji, tylko mówię o kompleksowym sukcesie w całym twoim życiu. To znaczy, że jesteś szczęśliwy, szczęśliwa w relacji, pieniądze po prostu w łatwy sposób do ciebie przychodzą, zarabiasz te pieniądze. I spełniasz, realizujesz siebie, spełniasz swoje marzenia. Twoje życie nagle staje się diametralnie inne niż życie całej twojej rodziny. I być może teraz, kiedy tego słuchasz, myślisz sobie, a co w tym złego? Przecież tak naprawdę nie ma nic w tym złego. To cudownie, że moje życie stanie się tak diametralnie inne. Ja tego chcę, ja tego chcę. Okej. Ale czy wiesz, co to oznacza? Czy wiesz, jakie konsekwencje są tego? Czy jesteś gotów na te konsekwencje? I nie mówię tutaj o Twojej świadomości, tylko mówię o Twoim czuciu wewnętrznym, o małym wewnętrznym dziecku. Czy jesteś gotów zmierzyć się z tym, że dla części Twojej rodziny albo całej Twojej rodziny nie spodoba się to, będą Cię krytykować, może nie będą chcieli się z Tobą spotykać. Ja nie mówię, że każdej osoby to będzie dotyczyło i że zawsze się tak dzieje, ale dzieje się tak w ogromnej ilości przypadków. Dlaczego? Ponieważ jeśli jedna osoba z danej rodziny zaczyna pracować wewnętrznie i uzdrawiać siebie, przestaje rezonować z całą resztą klanu, z całą resztą rodu. Staje się bardzo silnym triggerem dla całej reszty. Jedziesz na spotkanie rodzinne i nagle widzisz ludzi prawdziwymi. I nagle okazuje się, że nie śmieszą cię już te żarty, które cię śmieszyły kiedyś. Że z tymi osobami masz niewiele wspólnego do omówienia. Ich światopogląd, ich wizja życia i tematy, które poruszają, zupełnie z tobą nie rezonują, wręcz powodują, że ty się zaczynasz czuć źle. Twoja świadomość otwartych i zamkniętych centr energetycznych z Human Design sprawia, że zaczynasz selekcjonować, z kim się spotykasz, a z kim nie. I co wtedy? I to jest to, co się dzieje na sesjach ze mną. Są osoby, które kontynuują te sesje do samego końca i zmiany u tych osób są gigantyczne. Gigantyczne. To są zmiany, którym ja się przyglądam i które mnie nakręcają do tego, żeby jeszcze więcej i więcej i więcej o tym mówić. Ale są osoby, które w ogóle nie wchodzą w pracę ze mną i wierzą
historii, którą same tworzą. Historii, że potrzebują specjalnego czasu, x pieniędzy, że potrzebują nie wiadomo czego, żeby zacząć. I chcę, by każdy z Was, ci, którzy zastanawiacie się nad pracą ze mną, ale też i jeżeli zastanawiacie się nad pracą z kimkolwiek, żebyście dobrze rozpatrzyli to i spojrzeli, które z tych rzeczy są tylko historią, którą sobie sami sprzedajecie i w którą wierzycie po to, żeby nie rozpocząć żadnego działania i żeby niczego nie zrobić w swoim życiu, żeby tkwić w tym jednym miejscu, a które są prawdą. Kiedy zaczynałam pracę ze sobą, mieszkałam w hostelu dla bezdomnych. Wtedy sesja, na którą się zdecydowałam, kosztowała 120 funtów. To były dla mnie tak ogromne pieniądze. To były dla mnie ogromne, gigantyczne pieniądze na tamten czas. Więcej niż czynsz tygodniowy, który płaciłam za pokój w tym hostelu. Ja wiedziałam, że jak się zdecyduję na tą sesję, to ja się może na nią zdecyduję raz w miesiącu i nie więcej. Ja byłam przerażona, bo nikt nie był w stanie mi powiedzieć, czy ta sesja mi pomoże. Ja chciałam, żeby ona mi pomogła. Ja miałam nadzieję, że jedna sesja całkowicie zmieni moje życie. Jedna sesja nie zmieniła mojego życia. Ale jedna sesja otworzyła mi oczy na wiele rzeczy. Jedna sesja już sprawiła, że byłam o jeden krok bliżej. W kolejnym miesiącu była kolejna sesja. I każda z tych sesji mnie do czegoś przybliżała. W pewnym momencie zdecydowałam, że dodatkowo będę pracowała tylko po to, żeby mieć pieniądze na bezpośrednią, stricte codzienną pracę z moją mentorką. Mogłam te pieniądze przeznaczyć na coś innego, ale zdecydowałam, że to jest dla mnie ważne, bo wiedziałam, że jeżeli ja tego nie zrobię, to utknę w miejscu, w którym jestem i moja zmiana będzie trwała dużo dłużej. I każdy z Was podejmuje decyzję samodzielnie, zupełnie samodzielnie. Jesteś w jakimś miejscu i może to miejsce, w którym jesteś, jest tak wygodne, że zmiana, którą chcesz, jest tylko ciupinkę i tylko troszeczkę tej zmiany chcesz. Ale dlaczego, pytanie? Dlaczego? Czego się tak naprawdę boisz? Ogrom kobiet siada po drugiej stronie kamery na sesjach ze mną. I głęboki, głęboki lęk jest taki, że kiedy naprawdę zmienią się, kiedy naprawdę uzdrowią się, kiedy naprawdę wrócą do siebie prawdziwe i staną się prawdziwymi sobą, ich relacja się rozpadnie. Ogrom mężczyzn siada po drugiej stronie i ich gigantycznym, gigantycznym lękiem jest to, że kiedy uzdrowią siebie, to relacja z ich mamą się zmieni. Bo nagle zobaczą mamę w prawdziwym świetle, a wewnętrznie nie mają na to zgody. Moja odpowiedź jest taka, że oczywiście, że zmiany nastąpią. Oczywiście, że staniesz się sobą prawdziwym i sobą prawdziwą. Oczywiście, że zmieni się twoja relacja z twoimi bliskimi, z twoim partnerem, partnerką, żoną, mężem, mamą, tatą. Ale te relacje zmienią się tylko na plus. Ponieważ w końcu będziesz mógł, mogła być sobą. W końcu nie będziesz musiała nikogo udawać. Nie będziesz się zastanawiać, co masz zrobić, jak masz zrobić, co masz powiedzieć, co ci wolno, czego ci nie wolno, żeby ta relacja będzie czymś zupełnie, zupełnie innym, ponieważ będziesz na innym poziomie. Nie będziesz już dzieckiem, nie będziesz reagować z poziomu emocji, ran i krzywd, tylko z poziomu głębokiego poczucia wewnętrznej spójności. Wczoraj miałam piękną, cudowną sesję z jedną z moich klientek i o tym rozmawiałyśmy. Jakże cudownie byłoby móc usiąść z drugą osobą i spokojnie powiedzieć o tym, jak się czujemy, zamiast reagować w złości, w emocjach, na jakieś trudne rzeczy, które się dzieją w relacji. Pytanie, które często pojawia się w głowach wielu osób. Czy będzie mnie stać na dalszą pracę z tobą, Sylwia? Czy będzie mnie stać na sesję z tobą? Jeżeli kogokolwiek z was to pytanie nurtuje, to weź dziennik, weź zeszyt i zapisz inne pytanie. I zadaj sobie pytanie, a co jeśli będę mieć pieniądze, żeby zapłacić za te kolejne sesje? To co wtedy się stanie? Nie skupiaj się na tym, czy naprawdę tak będzie, tylko co by było, gdyby?
Co by się stało, gdybyś miała te pieniądze? To co wtedy się zmieni w twoim życiu? I sięgnij głębiej, co jeszcze się zmieni, i co jeszcze, i co jeszcze? I jakiej zmiany tak naprawdę się boisz? Czego się tak naprawdę obawiasz? Co cię przeraża najbardziej, że jaka zmiana mogłaby tobą wstrząsnąć, z którą byś nie potrafiła sobie poradzić dzisiaj, tak ci się wydaje? Dziś ci się wydaje, że nie dałbyś rady, nie dałabyś rady. Co to byłaby za zmiana? Jakie historie sobie opowiadasz wokół tego? Co jest tym, czym się karmisz? Tym, co przyjmujesz cały czas do siebie? I co staje się twoim wytłumaczeniem? No bo jak nie mam pieniędzy, jak mi nie starcza, no to jest wytłumaczalne dla mnie, żeby jednak nie decydować się na tę sesję lub na warsztat. Tylko ile czasu już tak jest u ciebie w życiu? Ile czasu się już to dzieje? Jutro zaczynamy masterclass dla kobiet. Matka, wstęp do uzdrowienia relacji. Jest to masterclass, na którym powinny zjawić się wszystkie kobiety. Nie ma znaczenia, czy masz 20, 30 lat, 60, czy 70, czy 80. Nie ma żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia, czy jesteś córką, czy jesteś matką. Każda kobieta powinna się tam zjawić, dlatego że jest to aspekt pracy z matczyną raną dotyczy każdej kobiety na całym świecie, ponieważ to się ciągnie od pokoleń. To się ciągnie od pokoleń, pokolenie za pokoleniem, pokolenie za pokoleniem. I jest to piękny i cudowny proces, który prowadzi do kolejnego kroku, ponieważ jeżeli jesteś córką i nie masz własnych dzieci, to ważna jest relacja, na której wyrosłaś. Jeżeli twoja mama już nie jest na tym świecie, jeżeli odeszła, tym bardziej kluczowe jest to, byś poznała, co stało się twoją matrycą, co stało się tym fundamentem, który wciąż tkwi w twoim życiu. Nieprawdą jest, że jeżeli mamy nie ma, to temat się rozmył. Absolutnie nie. Ponieważ to jest energetyczna lojalność, to jest tak silne uwiązanie, to jest tak silnie wkomponowane w twoje komórki twojego ciała, że być może nawet nie jesteś świadoma. I jutro mamy dzień, którym chcę wam dać ten najważniejszy krok. Pojawi się tam wiele pytań, wiele wglądów. Od ciebie tylko zależy, ile z tego weźmiesz. Ten masterclass jest zupełnie bezpłatny i moim ogromnym pragnieniem jest to, aby było tam jak najwięcej kobiet, ponieważ przede wszystkim kobiety zmieniają cały świat. To kobieta jest tą, która daje dziecku w pierwszych miesiącach, w pierwszych latach ogrom rzeczy od siebie. Kiedy nosi je w swoim łonie, to dziecko chłonie jak gąbka wszystko to, co się dzieje w życiu matki. I jak się rodzi, a potem dorasta, to z wiekiem to nie znika. Żeby zniknęło, trzeba sięgnąć do źródła, trzeba spotkać się z tą sobą wewnętrzną, małą. Tak samo mężczyzna. Nie ma znaczenia, ile masz lat, nie ma znaczenia, jaka jest twoja sytuacja rodzinna. Każda osoba na świecie potrzebuje takiego spotkania, potrzebuje pracy z tą przestrzenią. W jakiejkolwiek formie. Ja nie mówię, że musisz korzystać ze moich warsztatów. Ja nie mówię, że musisz brać udział w sesjach ze mną. Chcę tylko wam dać takie spojrzenie mocne. I te pytanie, z którym dzisiaj do was przychodzę, to jest piękne pytanie, które was poprowadzi głębiej. Co jeśli będziesz mieć te pieniądze? A co jeśli będziesz mieć te pieniądze na sesję, to co wtedy? A co jeśli będziesz mieć pieniądze na warsztat, to co wtedy? Co się wtedy zmieni w twoim życiu? Zapisać się możecie przez moją stronę internetową. Ja po zakończeniu tego live'u wrzucę tutaj link w komentarzu, więc będziecie mogli przez ten link się zapisać. Jutro zaczynamy o 15:30 czasu angielskiego, 16:30 czasu polskiego. Jest to silny, mocny, potężny krok i chyba największy prezent, jaki możesz sobie dać. Wystarczy tylko, że zadasz sobie pytanie, jak się czujesz w relacji z mamą. Czy czujesz się dorosłą, dojrzałą kobietą? Czy reakcje mamy
reakcje i zachowania i słowa mają wpływ na ciebie? Czy wpływają na ciebie? Czy dotykają cię? Czy potrafią cię zatrzymać w jakimś działaniu? Czy potrafią podważyć tą decyzję, którą podejmujesz? Te kilka pytań wystarczy i odpowiedzi na nie. Żebyś wiedziała, wiedział, czy to jest dla ciebie. Dla kobiet jutro 15:30, czas angielskiego 16:30, czasu polskiego. Dla mężczyzn w poniedziałek zupełnie oddzielna przestrzeń i spotkanie na Zoom. Dla mężczyzn spotykamy się stricte na Zoom. Link otrzymacie bezpośrednio na maila tuż po rejestracji. Zarejestrować się możecie również przez moją stronę internetową i dla mężczyzn w poniedziałek widzimy się o 16:30 czasu angielskiego, 17:30 czasu polskiego. Proszę, abyście zarezerwowali dla siebie około 1,5 godziny na ten masterclass ze mną, abyście przygotowali również siebie do tego, ponieważ to jest pierwszy krok do gigantycznej zmiany w Twoim życiu, ogromnej, ogromnej zmiany w Twoim życiu. I potrzebujesz być na to gotowa, i potrzebujesz przeznaczyć na to określony czas, żeby móc w pełni uczestniczyć w tym. Jeżeli okaże się, że z jakichś powodów nie możesz jutro być bezpośrednio na spotkaniu na żywo ze mną, będzie to nagrywane, jest możliwość odtworzenia tego, na grupie będzie umieszczone nagranie do odtworzenia, a w środę będziemy mieć dodatkowe spotkanie, takie Q&A, już i dla mężczyzn, i dla kobiet, gdyby pojawiły się dodatkowe pytania, aby rozwiać pewne wątpliwości i abyście mogli otrzymać wszystko to, co jest Wam potrzebne w tym pierwszym kroku. W tym pierwszym kroku. Ja będę jutro bardzo dokładnie opowiadała o tym, czym jest matczyna rana, o tym, jak bardzo relacja między tobą a mamą wpływa na twoje życie, o tym, kim ty tak naprawdę jesteś dziś, teraz, tutaj, jako dorosła kobieta i dorosły mężczyzna w relacji z mamą. I tu pokażę wam, poprowadzę was w pewnym procesie. Sami to zobaczycie. Nie musicie mi wierzyć na słowo, po prostu doświadczycie tego bardzo mocno. Wierzę, że to doświadczenie da Wam głęboki wewnętrzny wgląd i świadomość do ewentualnego podjęcia dalszych decyzji, co dalej. Będę opowiadała o tym, jak to się przekłada na życie dorosłej osoby, jakie są w ogóle etapy uzdrawiania matczynej rany, ponieważ nie każdy proces uzdrawiania matczynej rany jest skuteczny i dlaczego? Warsztatów o uzdrawianiu matczynej rany jest ogrom. Praca wokół matczynej rany, można by tego liczyć setki. Jest tak wielu terapeutów, ale tak niewiele jest skutecznych procesów. Pytanie dlaczego? O tym wszystkim będę jutro opowiadała bardzo dokładnie, ponieważ jest kilka rzeczy, które się na to składają. Jeden bardzo ważny element, którego jeżeli nie przyjmiesz do siebie i nie wprowadzisz w cały proces, to ten proces staje się niewłaściwy i nieskuteczny. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Ja również się nie mogę doczekać, Iwono. Jutrzejszy dzień będzie wyjątkowym dniem. 3 lata temu prowadziłam podobny warsztat i jutro jest jakby kolejna edycja. Wracam do tego tematu, widząc i obserwując, jak wiele osób wciąż tkwi w bardzo, bardzo toksycznych relacjach ze swoimi rodzicami. Jutro będzie pierwszy ogromny, gigantyczny krok, który możesz zrobić i dać go dla siebie zupełnie bezpłatnie. I to jest w tym najpiękniejsze, że jedyne, co potrzebujesz zaangażować, to siebie i około 90 minut z całego swojego czasu. A to, co ode mnie otrzymasz, będzie niewspółmiernie wartościowe i dające ci możliwość zmiany ogromnych, ogromnych zmian w twoim życiu. Widzimy się jutro. Nie mogę się doczekać. Ściskam was bardzo gorąco, bo wiem, że to będzie wielki dzień dla wielu kobiet. Jutro, a w poniedziałek dla wielu mężczyzn czuję, że zatrzęsie to gruntem i pozwoli wielu osobom stanąć w swej dojrzałości, w swej męskości, w swej kobiecości, zacząć żyć naprawdę pełnią życia i pełnią radości i szczęścia.
Kingo o 15:30 czasu angielskiego, 16:30 czasu polskiego. Do zobaczenia jutro. Ściskam Was, kochani. Pędzę, bo otwieram za chwilę grupę i wpuszczam już pierwsze osoby, które się zarejestrowały. Do zobaczenia. Pa, pa.